Czy już wkrótce będziesz chciał zapłacić ogromny podatek od swojego auta spalinowego? Od niedawna jest głośno o podatku, który każdy z nas będzie musiał zapłacić. Powstały kalkulatory, wyliczenia, z których wynika, że ty zapłacisz ogromny podatek od swojego auta spalinowego. W tym materiale mówię dość fake newsom. Powiem ci, co jest prawdą, a co nie. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do materiału, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę po to, aby materiał miał szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. A teraz przechodzimy do samego materiału. Na samym początku, niestety, muszę Cię zmartwić. Podatek od aut spalinowych wejdzie w życie. Ba, wejdą nawet dwa podatki. Jeden, od posiadania auta spalinowego, płatny corocznie. Możesz go nazywać abonamentem za posiadanie auta spalinowego. Natomiast w drugim przypadku będzie dotyczyło to importu do kraju, jego pierwszej rejestracji. I nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że te podatki dotkną najbiedniejszych, ponieważ najbardziej uderzą w posiadaczy samochodów, którzy posiadają normę spalinową poniżej Euro 5. Przypomnę, że ta norma Euro 5 została wprowadzona w 2009 roku. I owszem, pewnie wiele osób z Was w tym momencie stwierdzi, że musimy wyjść z Unii Europejskiej, ponieważ Unia nam więcej zabiera, niż nam daje. Więc słuchajcie, teraz czas na statystyki. Przypomnę, że Polska przez 20 lat bycia w Unii Europejskiej otrzymała od organów europejskich 235 miliardów złotych, a wydając przy tym jedynie 88 miliardów złotych. Więc pewnie zaskoczycie, jak powiem Ci, że z tego rachunku wychodzi na to, że Polsce opłaca się, i to dosłownie, być w Unii Europejskiej. I też ogólnie na początku uprzedzam, że ja jestem przeciwnikiem tego podatku. Po prostu uważam, że jest on jedną wielką grabieżą. Tak jak duża część KPO, na którą się zgodziliśmy. Bo jak się okazuje, w samym KPO jeszcze znajduje się wiele innych martwiących rzeczy, o których pewnie nagram oddzielny materiał w niedługim czasie. Przechodząc do sedna, na różnych platformach w internecie, m.in. TikTok, Facebook, podawano jakiś magiczny wzór, gdzie można było podstawić parametry naszego samochodu i następnie to wyliczało, ile będziesz musiał zapłacić po wejściu tego podatku. Uwierz mi, to totalna bzdura. Bo w żadnym materiale, który opisywał, jak to zrobić, bądź podawał jakiś gotowy kalkulator, nie znalazła się informacja, że ten materiał został stworzony na podstawie druku z 2006 roku. Jest to druk z 26 czerwca 2006 roku o numerze 735. Wzór został stworzony przez ówczesnego Kazimierza Marcinkiewicza, gdzie 9 lutego 2007 roku odrzucono go i trafił do świetnika historii. A w dodatku nikt nie podnosi jednej ważnej kwestii, że ten projekt był połączony ze zniesieniem podatku akcyzowego. Nigdzie nie znajdziecie takiej argumentacji o rzekomym podatku od rzekomych aut spalinowych, ponieważ ten projekt był wówczas połączony ze zniesieniem podatku akcyzowego. A ten podatek przy autach powyżej pojemności 2 litrów wynosi 18,6%. I zaznaczę jeszcze raz, po tym 2007 roku, jak już wcześniej wspomniałem, nie było żadnych prac sejmowych nad tym projektem, ponieważ jest tak zwana zasada dyskontynuacji. Skoro projekt ten, druk został odrzucony, to praca nad nim nie może być w żaden sposób kontynuowana. Ale wracając, skoro wiemy, że taki podatek musi wejść w związku z KPO, tylko że w trochę innym kształcie niż media to opisują, to zastanówmy się, dlaczego w zasadzie musimy spełnić te wymogi. Bo wiadomo, jak w dzisiejszych czasach wszystko kosztuje. A pieniądze za spełnienie wymogów do KPO są niemałe, bo jest to 155,5 miliarda złotych. Te pieniądze później będą przeznaczone w formie dotacji bądź w formie preferencyjnych pożyczek do osób, które się po prostu o te pieniądze zgłoszą. Co prawda ma to być w Polsce przeznaczone na reformy i na inwestycje związane z oczyszczaniem środowiska, ale tak naprawdę nie trudno będzie spełnić te wymogi, aby te pieniądze w przyszłości otrzymać. Ale wracając do samego KPO. Najlepiej byłoby, gdyby każdy z nas przesiadł się w pojazdy zeroemisyjne. Ale niestety to jest niemożliwe. W związku z tym musimy się przesiąść na wyższą normę Euro 5 bądź nawet Euro 6. Ale teraz zastąpię się nad kolejną kwestią. Kiedy ten podatek ma realne szanse, żeby wejść? Tak naprawdę na ten moment tego nie wiemy. Jedne źródła mówią, że ma ten podatek wejść w połowie przyszłego roku, natomiast inne, że w trzecim kwartale przyszłego roku. Natomiast w drugim przypadku tego podatku od
importu samochodów, to po pierwsze, wysokość tego podatku będzie zależała od normy emisji spalin tego samochodu. I o tym podatku mówi się, że jest on planowany na drugi kwartał 2026 roku. Przy okazji możesz napisać, co sądzisz o tych podatkach, a my nie zwalniamy, idziemy dalej. Z racji tego, że w Polsce jest jedna z najstarszych flot aut w Europie, to pewnie wiele osób, sprawdzając przez internet, jeśli chodzi o ten kalkulator, ile zapłacą podatku, przestraszyło się, bo po prostu mają samochód wysokoemisyjny. Dlatego uspokajam, ten podatek nie będzie taki wysoki. I informuję, że na ten moment przepisy dotyczące zarówno pierwszego, jak i drugiego podatku nie są w żaden sposób procedowane. Po prostu Polska będzie musiała tak czy siak je wdrożyć. Ale i tak nie zmienia to faktu, że taki podatek nas czeka. A jak będzie wiadomy projekt tego podatku, to po pierwsze poinformuję Cię o tym i nagłośnię całą sprawę, bo nie może być tak, że płacimy podatek za to, że posiadamy starsze samochody.